Mieszkałam kiedyś na Ukrainie, a urodziłam się w ogóle w Rosji. Ale na Ukrainie jestem od 5. roku życia. Poznałam męża Polaka. Wyszłam za mąż 12 lat temu. Mamy dzieci. I jest tak, jak jest teraz. Było bardzo dobrze. Teraz mamy, co mamy. Umysł nie potrafił tego ogarnąć. Jaka wojna? No, XXI wiek. To nie może się dziać naprawdę, tak? Dopiero kiedy przyszłam do pracy i kiedy tutaj z wszystkimi naszymi kolegami, koleżankami zaczęliśmy sobie to omawiać, to później, chwilę później rozpoczął się etap płaczu. Więc ta środa i ten czwartek to chyba długo będę pamiętać. To były dni płaczu. Kompletnego, totalnego płaczu. No, po czym trzeba było się zebrać w sobie i zacząć coś robić. Organizowaliśmy się wszyscy na zasadzie odruchu serca, tak? Nikt nas nie uczył tego. Nikt nas nie uczył. Nikt nam nie powiedział, jak ma wyglądać punkt recepcyjny. Procedury były teoretyczne, przygotowane przez władze zwierzchnie. One nie zadziałały, powiem brutalnie, i została kartka papieru. Mieliśmy się stać punktem recepcyjnym, czyli miejscem, do którego trafią w pierwszej kolejności osoby bezpośrednio po przekroczeniu granicy. Następnie my musimy zorganizować transport, relokację tych osób do konkretnych miejsc wyznaczonych przez wojewodę, gdzie będą już mieli zapewniony pobyt długofalowy. No i właściwie w sumie to tyle, jeśli chodzi o instrukcję. Pierwszy tydzień to był tydzień silnej, naturalnej, oddolnej mobilizacji. Mobilizowaliśmy się też wszyscy nawzajem, nakręcając się tą pomocą, bo każdy, idąc do punktu recepcyjnego czy magazynowego, ciągnął, jak to się mówi, za sobą przynajmniej jedną, dwie, trzy osoby. To szło taką falą. Usłyszeliśmy, że w Chrobieszowie powstała taka grupa ludzi, którzy chciała pomagać. I trafiłam na salę. Oczywiście ja pomogę, pójdę, zrobię. I to było takie pierwsze wejście. Jeden wielki tłum, płacz, bieganie. I po prostu mnie to przerosło. To, co zobaczyłam, było przerażające, bo te malutkie dzieci z tymi mamusiami, z babciami. Przezwyciężyłam to. Poszłam bez płaczu, bez nerwów. No i pomagałam tam tłumaczyć, gdzie kto chce pojechać. Rozmawiałam z ludźmi. I tak zostałam do dziś. Ta sytuacja na granicy jest tak bardzo zmienna i dynamiczna, że ten rodzaj pracy też się trochę zmienia. Najpierw była sytuacja, która wymagała reakcji, i potem była reakcja. No nie była reakcja systemowa, bo oczywiście nie został wyciągnięty żaden protokół z segregatora i nie działaliśmy według żadnego protokołu. Ja byłam zwykłym trybikiem, osobą, która jakby włączyła się w coś, co już zaczęło działać, powiedzmy dzień czy dwa wcześniej. I tylko poprzez sieć znajomych, prawda, to się wszystko powiększało. Zwiększała się liczba osób, które zaczęły przyjeżdżać na przejście i one też wykonywały czynności, polecenia osób, które już były. To tak troszkę na zasadzie reakcji łańcuchowej. My się sami od siebie uczyliśmy. Jeżeli jest tutaj ktokolwiek przygotowany, to ta część wolontariuszy, która jest wolontariuszami w swoim życiu bardzo długo i z ich doświadczenia można czerpać. Od pierwszych chwil, od kiedy dowiedziałam się, co się tutaj dzieje, włączyłam się z całą rodziną, ze znajomymi, nie tylko stąd, ale także z Lublina, jako wolontariusze. Od lat jestem wolontariuszem od dziecka, więc mamy w tym doświadczenie i przychodzi nam to troszeczkę łatwiej. Cyfry są szalone. Pracowników etatowych
Hrubieszowskiego ośrodka jest 12, drugie tyle pracowników Urzędu Miasta, a trzecie, czwarte, piąte tyle wolontariuszy, bo dziennie jest od 40 do 100 wolontariuszy. Na pewno dzięki wolontariuszom to funkcjonuje. Ale na przykład właśnie przepiękną pracę wykonują wspomniane koła gospodyń wiejskich, które jako już jakieś zrzeszone miejsca i mające świetne doświadczenie, na przykład w takim masowym karmieniu ludzi, zorganizowane doskonale, naprawdę, wpadały na pomysł, że to może my kolektywnie u siebie możemy na miejscu robić kanapki, gotować potrawy, tak, robić zupy, byleby nam ktoś pomógł tylko to przetransportować. Jako biblioteka robimy dużo rzeczy. Rozmawiamy z mieszkańcami, bo bardzo potrzebują tych rozmów. Zwłaszcza osoby starsze są bardzo niespokojne, bardzo przeżywają. Poza tym też przychodzą do nas dzieci także z Ukrainy. Mamy tutaj kolorowanki, mamy książeczki. Kontakt z ich literaturą, z literaturą ukraińską daje takie poczucie, że są bardziej u siebie. Bo spośród mnóstwa różnych rzeczy, jakie te dzieci dostają, no jednak tego tekstu ukraińskiego nie ma za bardzo, prawda? To są słodycze, to są zabawki, maskotki. Natomiast tu jest książka, to jest coś ponad, prawda? To wszystko zachodzi na siebie, bo jesteśmy wolontariuszami. Tutaj w pracy też gdzieś ktoś dzwoni, wychodzimy po pracy, idziemy na wolontariat na Hosir. No chyba każdy z nas, czy jedziemy na LHS, czy w inne miejsce, czy na Zosin, jeżeli coś trzeba, bo jesteśmy i bibliotekarzami, i wolontariuszami. Natomiast my wypracowaliśmy, ja teraz się śmieję też tak trochę z tego, że my takim małym przedsiębiorstwem już jesteśmy, bo mamy swoje struktury. No ponazywaliśmy sobie nasze funkcje koordynatorów, dostawców, kierowników zmiany i tak dalej, ale rzeczywiście ta sytuacja tego wymagała. Kiedy ja tu przyszłam, to stwierdziłam, że to jest wszystko jak na wariackich papierach, ale to wszystko działa i funkcjonuje. I to jest najśmieszniejsze i najdziwniejsze. Rzeczywiście wszystko sami to robimy. Sami między sobą ustalamy dyżury, grafiki, tak żeby nam się to zazębiało, żebyśmy wiedzieli, że zawsze ktoś po nas przyjdzie i że nie ma czegoś takiego, że nie ma nikogo. Nigdy nie miałam jakichś zapędów wolontariackich. Dla mnie pomoc zawsze dotychczas właściwie zaczynała i kończyła się na zrobieniu przelewu. Natomiast tutaj wchodzi się w tę pracę nie wiedząc nic i po pewnym czasie uczymy się wszyscy od siebie. Ja sama teraz widzę, że propozycje i pomysły, które miałam na początku po dwóch, trzech pierwszych dniach, już w internecie sobie śmigają jako propozycje i rozwiązania, które już się używa. I myślę, że każdy może tak powiedzieć, że coś, o czym pomyślał, że może być dobre, już funkcjonuje, naturalnie to wchodzi. Jak wojskowie się zaangażowali, tam gdzieś wyjeżdżali dalej, potrzebowali pomocy humanitarnej, która jeszcze nie była wtedy na początku tak zorganizowana, że teraz jadą duże samochody, jadą jakieś tiry w te takie punkty. No to my jakimiś malutkimi kroczkami, wiem, że to nie było legalne jakoś, ale ludzie pomagali, robili składki, kupowali. My sami jeździliśmy po aptekach, widzieliśmy, jakie trzeba opatrunki czy jakieś leki kupować. Kupowaliśmy za swoje pieniądze. Kiedy kupowaliśmy te leki, wystroiła się długa kolejka, a aptekarka była jedna. I ja postanowiłam, mówię, proszę obsłużyć resztę ludzi, my poczekamy, bo my będziemy dużo kupować. A ludzie jednym chórem powiedzieli, nie, proszę bardzo, kupować to. I ludzie się popłakali, ja się popłakałam i wyszłam stamtąd i tyle było. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że jest może wiele niedociągnięć, tak, które trzeba dopracować, ale tak jak mówię, nikt nas tego nie uczył. Mamy bardzo dobrego przewodnika, czyli pana burmistrza, zastępcę, więc mamy dużą pomoc właśnie, jeżeli chodzi o koordynację i dużo potrafimy już zrobić sami, bo życie nas tego nauczyło na co dzień. Na wolontariacie stoi Hrubieszów i ja już mówiłam w jednej z takich rozmów,
że na wolontariacie Polska stoi w tym momencie, bo to, co się w tym momencie dzieje w całym kraju, bo przecież to Hrubieszów jest punktem na mapie, ale takich miast, takich miejsc, takich punktów recepcyjnych jest przecież wiele więcej. I tam wszędzie jest setki, tysiące wolontariuszy. Dzisiaj sobie trzeba jasno powiedzieć, że bez tego nic by nie zadziałało. Nie byłoby tego, co jest tutaj, to, co dzisiaj możemy obserwować. Po prostu to by się nie udało. Nie mielibyśmy najmniejszych szans. Mnie nie ma w domu, że ja cały czas coś robię. Zaczął się interesować i pytał, czym on może pomóc. Później gdzieś dowiedział się, jakiś kolega mu zaproponował, że dawaj, zrobimy takie posiłki ciepłe, bo dowiedzieliśmy się, że ogromne kolejki na granicy. No to zrobiliśmy taką polową kuchnię, dogadaliśmy się z celnikami polskimi, żeby nas puścili na tamtą stronę na granicę. Dzięki naszej cerkwi prawosławnej, która jest w Hrubieszowie, bo matuszka z nami jeździła tak samo na granicy i my roznosiliśmy te ciepłe posiłki, buliony, grochóweczka, kiełbaski gorące nosiliśmy. To są straszne widoki, bo kiedy idziesz z tą tacą wzdłuż kolejki, a jedzie mama z dzieckiem na jednym ręku, z walizką w drugie ręce i ona idzie 4 kilometry, bo autobus ją zostawił na końcu kolejki. Ona idzie zimno. Ja nie mówię o jednej osobie, ich tam tłum ludzi szło. Pamiętam to, jak jedna z takich kobiet wchodziła tu do muzeum, żeby się chwilę ogrzać i kiedy się je zaprasza z uśmiechem, to oni nawet nie mówią dzień dobry, tylko od razu diakuju, duże diakuju. Dobrze są psychologowie tutaj na miejscu, bo byłoby to naprawdę trudne. Są dla uchodźców, ale są też i dla wolontariuszy. Siły fizyczne jest zregenerować bardzo łatwo. Wystarczy odpocząć, położyć się spać, coś zjeść. Naprawdę, to działa. Siły fizyczne można zregenerować. Natomiast te siły psychiczne są bardzo ciężkie do zregenerowania. Ja mi się wydaje, że ja się dosyć dobrze trzymam pod względem emocjonalnym. Nie rozklejam się, bo stawiam na działanie i nie stresuje mnie tak w takim stopniu jakoś ta sytuacja, żebym musiała sobie jakoś dodatkowo radzić, ponieważ uważam, że wystarczy, że coś robię z tą sprawą. Nie zostaję sama, nie jestem w domu z jakimiś myślami, tylko po prostu działam. Wydaje mi się, że to jest świetny sposób na stres i na strach. Tak jest moja metoda. Obrazy, kiedy żołnierze, chłopcy, młodzi, Ukraińcy decydowali, to w pierwszym tygodniu na przykład było, kiedy oni szli w tamtą stronę. To był na przykład dla mnie chyba jeden z bardziej przykrych i takich już naprawdę bolesnych widoków, ponieważ oni nie wiedzą, co ich czeka. Znaczy decydują się z spokojnej Polski jednak pójść, na przykład trzymają hełmy, jakieś kaski w ręku, prawda, i przekraczają tą granicę. No, dla mnie na przykład to było bardziej wstrząsające niż nawet te kobiety z dziećmi, ponieważ ja wiem, że im się już krzywda nie stanie. Natomiast ten młody chłopak idzie i on nie wie, co będzie. No niestety, miałam z takimi ludźmi też do czynienia, którzy przychodzili, nakładali kamizelkę, brali identyfikator, zrobili kilka fotek, wrzucili na Facebooka i tyle było. Więc no jest to smutne, tak? Starsza pani, bo był pewien moment, nie wiem z jakiej organizacji to byli młodzi ludzie, którzy byli zupełnie nieprzygotowani do takiej pracy, ponieważ dla nich liczyły się statystyki i spisywanie ludzi. Wprowadzili bardzo dużo chaosu, byli jeden dzień, już ich nie ma. Nie wiem, kto to był, nie wnikałam, ale no to był zamęt, chaos po prostu niesamowity, bo pewnych rzeczy nie da się urzędowo, tak? No, to, co trzeba załatwić, to trzeba. Papiery, formalności, wiadomo, tak? Bo u nas każda osoba jest rejestrowana, z kim wyjeżdża, gdzie wyjeżdża, żeby po prostu odnaleźć tych ludzi, tak? Bo oni w międzyczasie, jadąc różnymi środkami, jeden pociągiem, gdzieś tam się gubią. Więc starsza pani z kotem, gdzie kot od 3 dni się nie załatwia, więc problem, bo może nam zejść zwierzak. No i ten właśnie mądry pan wolontariusz, już babcia jedzie.
jedzie już do Zamościa, jest tutaj pani, która ją zabiera już i pojedzie dalej. Ja tak w pewnym momencie nie zajarzyłam, ale mówię, dobra, no to jak jest, ale coś mnie tknęło. Idę za tą panią i za tą z Zamościa i pytam, a gdzie pani zabiera tą kobietę? Ja mówię, gdzie ona jedzie? No ona ma córkę we Wrocławiu, do Wrocławia. Ja mówię, no dobra, do Wrocławia, ale jak? Pani ją zabiera teraz do Zamościa. No tak, bo ja przyjechałam z kierowcą, on ma, wie pani, bo ja nie mam swojego samochodu. Ja przyjechałam z kierowcą i ja ją teraz zabiorę, a rano ona sobie pojedzie komunikacją miejską na pociąg. Hello. Kobieta nieznająca języka, z chorym kotem, komunikacją miejską na pociąg. Puścił ją wolontariusz. Pomagajmy, ale z głową, tak? Przemyślmy to. Zaopiekuj się nią tak, jakbyś się opiekował własną matką. Więc ja mówię, nie, ta pani nigdzie nie pojedzie. Nie mając co z nią zrobić, tak? Bo ja tylko zdecydowałam, że ona nie pojedzie. Ja mówię, telefon do córki. Zadzwoniłam do tej córki. Ja mówię, wie pani co, jest taka i taka sytuacja, ja jej nie mogę puścić do tego Zamościa. Bo ja mówię, ona nie będzie się gdzieś tam po Zamościu błąkała, bo nie zna języka, nie zna Zamościa. Ja mówię, absolutnie. Ja mówię, ona zostaje u mnie. Podałam swój namiar. Panią rano zawiozłyśmy na pociąg do Wrocławia. Cały czas kontakt telefoniczny był z córką. Z tą panią na telefonie też byłyśmy, w razie czego miała nasze numery telefonów, żeby w razie czego dzwoniła. Kilka razy w ciągu tej podróży zadzwoniłam, czy wszystko w porządku, wszystko gra. Córka odebrała we Wrocławiu. To nie było tak, że pierwszego dnia zjechały nam się organizacje pozarządowe z całej Polski, które miały mega pakiet doświadczeń i weszły nam pierwszego dnia i powiedziały, teraz zrobimy to tak, tak, tak i tak. Bardzo szanuję i doceniam te osoby, które do nas dotarły w trakcie, już po kilku dniach i jakby płynnie weszły z uszanowaniem tego, co zostało wypracowane tutaj, powiedzmy, w najbliższych dniach i jakby starały się nam pomóc ulepszyć to. Bardzo trudno jest myśleć o tym. Rzeczywiście, jak się skupiamy na działaniu tu i teraz, to w ogóle nie zadaję sobie tego pytania, szczerze mówiąc, właśnie co dalej. Znaczy, oprócz tam jakichś systemowych rozwiązań, no to jakby nie jest w mojej gestii, prawda? To są decyzje już wysoko, wysoko na górze, jeśli chodzi o pomoc i tak dalej, ale no, mam takie bardziej spojrzenie na to w ten sposób. Tak jak powiedziałam trochę wcześniej, że nasze miasto się bardzo zmieni, bo na pewno duża część osób zostanie po prostu, jeśli będzie im tutaj dobrze. Jakaś część na pewno wróci, bo nie wiem, ja myślę o tym, że ja bym chciała wrócić do swojego kraju. I pewnie tutaj też bardzo duża część ludzi wróci. Nie wiem, jak będzie. Nie wiem. Ja myślę, że na pewno będzie dużo nowych wyzwań. Samorząd zdaje egzamin w pełni i też tutaj warte podkreślenia tego, że silny samorząd, zorganizowany samorząd na dole, daje gwarancję tego, że wszystko dzieje się tak, jak powinno się dziać. Ja jestem tutaj daleka od jakichkolwiek wywodów politycznych, bo nie jestem związana z żadną partią, też chciałabym to podkreślić, więc ta siła tego samorządu stanowi o sile całości i chyba wszyscy w każdym zakątku Polski właśnie się o tym przekonują. Natomiast jaka jest przyszłość? Ja myślę, że ona jest trudniejsza, wbrew pozorom. Może być trudniejsza, ponieważ my działamy jednak na pewnej takiej energii, która jest w człowieku zawsze w wolontariuszach na początku, kiedy jest jakiś zapalnik, prawda, i działamy tak, żeby to było wszystko dobrze. Są jakieś emocje bardzo wysoko podkręcone, jest sytuacja trudna, to jest wojna, to jednak jest bardzo poważna sprawa. Natomiast kiedy przyjdzie takie zwykłe życie, myślę, że będą dużo trudniejsze, wbrew pozorom, sprawy do zrobienia. Zawsze tak jest, kiedy przychodzi już taka zwykła codzienność. Tak mi się wydaje, że to może być trudniejszy sprawdzian dla nas jako Polaków. Bardzo dziękuję w ogóle Polsce za to, że tak się angażują.